Dobry wieczór. Siemanko. Siemanko. A siemanko. Siemanko, siemanko. Skąd przyjechałeś? Jechałem z Gdańska, gdzie mieszkam 2 tygodnie teraz. Chcę tutaj pokazać prawdziwy popping. Yeah. To jest to. Teraz gadamy. Jedziesz, pan. To jest to, dawaj. Dobry, pokaż nomad ten prawdziwy, tak. Za kulisami grupa wsparcia. Dziewczyna fantoma Agnieszka oraz przyjaciele. Właśnie posłałeś wszystkich do tych czasowych tancerzy popingu do domu. Po prostu zmiotłeś, pokazałeś ten prawdziwy popping i jesteś... Dziękuję. Rację. Przyszedł zamiot i doskonale wie. Tak. A najlepsza ta mina znudzona i zwracona, taka, że w ogóle mi się nie chce, ale co wy tam mówicie? Super, stary, naprawdę ekstra. Słuchaj, Mateusz, ten styl, który zaprezentowałeś, był inny oczywiście, bo wszyscy, tak jak pewnie ty wiesz, jadą ten popping i jest bardzo popularny i żeby się wyróżnić jakoś w nim, musisz coś złamać. I ty złamałeś tą tendencję, że to jest wszystko takie hop, 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 hop. Ty miałeś troszeczkę inny klimat, cięższe to było. Jak ty związany byłeś z muzyką, było zupełnie na innej fali i dało tutaj pewne napięcie, za co ja ci biję brawo. Ty po prostu wyszedłeś zrobić swoje, a nie myślałeś kompletnie o tym, czy chcesz się spodobać, czy nie. Po prostu robisz swoje. To nie tylko, że świetnie tańczysz, tylko jeszcze do tego jest jakaś tajemnica, co po prostu mnie zahipnotyzowało, naprawdę. Dziękujemy, stary. Dobrze teraz powiedziałaś, jest intrygującym człowiekiem, który po prostu oddał całe życie tańcu. No, jestem bardzo zmęczony, ale jestem też w szoku, bo nie spodziewałem się w życiu takich opinii. Czekajcie, chwileczkę, zaraz wrócę. Nie specjalizuję się w tym, ale tak mnie to, można powiedzieć, dotknęło, że po prostu mega. Dzień. Stary, naprawdę zajebiście.